Okej, okay. cześć wszystkim. Bitcoin, rynek spada. Kiedy dołek bitcoina, akceptacja bitcoina, postfinance, tailor made, a także copy trading? Czy się opłaca? Jakie są wyniki? Playboy, metamension już niebawem w sandboxie? Oraz zobaczcie, jak wyglądają dane on-chain. O tym będziemy dzisiaj mówić. A także zapraszamy Was na Zoom na godzinę 18 z twórcami projektu Clean Carbon. Dzisiaj na telegramie na Maximusie będzie link do tego Zooma, także wbijajcie koniecznie na 18. Będziemy rozmawiać, zadawać niewygodne, niewygodne słuchajcie, pytania twórcom zespołu Clean. Carbon, także będziecie mogli tutaj bezpośrednio mieć z nimi do czynienia. No i co? Zaczynamy od danych fundamentalnych po to, żeby zrozumieć, w którym kierunku ta cena bitcoina idzie, bo może być ciekawe w ciągu najbliższych miesięcy, z tego względu, że jak wczoraj mówiłem, mamy ustaloną datę spłaty bitcoinów z Mandgox, z haku Mandgox, które wpłynął na rynek między sierpniem a wrześniem tego roku najprawdopodobniej, ponieważ pod koniec sierpnia właśnie one mają być wypłacane. W związku z tym do tego czasu ja obstawiam na rynku bardzo dużo fudu, bardzo dużo różnych nieciekawych informacji. Oczywiście wcześniej mogą pojawić się dobre informacje, niemniej jednak spodziewam się jakiegoś takiego zagrywania ze strony wielorybów, żeby te cenę jak najbardziej zbijać a w związku z tym, żeby tego Bitcoina odkupić od innych jak Najtaniej, ponieważ to po prostu będzie możliwe dzięki temu foodowi, dzięki tej złej informacji. Ok, zwróćcie uwagę, rynki spadają od tych informacji wczorajszych również. Zaraz będziemy też analizować dane oncze i na, na samym początku jednak zobaczcie, jak wyglądają dane fundamentalne. Na samym początku Postfinance będzie akceptować kryptowaluty. Piąty co do wielkości bank detaliczny w Szwajcarii pozwoli ponad dwóm milionom klientów kupować, sprzedawać i, uwaga, przechowywać. Kryptowaluty przechowywać bitcoiny, tutaj konkretnie do 2024 roku. I postwała nas to nie tylko wiodący bank szwajcarski, ale również bankowe ramię szwajca szwajcarskiej poczty, to trzeba zauważyć. Natomiast Taylor Made będzie oferować klientom płatności w kryptowalutach. Wiodący dostawca Taylor Made Sales ogłosił partnerstwo z firmą Delo, aby zaoferować swoim klientom płatności w kryptowalutach. Taylor Mate ma zamiar akceptować płatności w kryptowalutach już w tym miesiącu dla swoich dostawców. Kolejna informacja odnośnie copy trading. Czy copy trading jest opłacalne? Od kilku dni robię dla Was ten eksperyment na swoim własnym kapitale. Ryzykuję. Przypomnę, że. Kapitał początkowy mój był 1000 dolarów, na ten moment jest już 866 dolarów. OK, w związku z tym dlaczego tak mało? Oczywiście rynki spadają, można to wytłumaczyć w taki sposób: dobra, rynki spadają, ale czy rzeczywiście powinno tutaj być tyle, czy nie powinno być tutaj więcej? Jak, jak wyglądał rozkład mojego portfolio? Otóż rozkład mojego portfolio wyglądał w taki sposób, że 60% tego portfolio przeznaczyłem na tak zwany copy trading, z czego tutaj platforma Prime XBT się szczyci. I wyniki na razie po tych kilku dniach z tego copy tradingu są następujące. Jeden, jeden trade, ten FRK Technik, jakiś tutaj trader, tak, którego followuję, minus 18%. Natomiast drugi, którego też followuję, w zasadzie 0%, bo nie zrobił chyba żadnego ruchu. W związku z tym, na razie, na ten moment wnioski są takie, a nie inne, jakie widzicie. Nie wszystko jest takie super, świetne i kolorowe. Niemniej jednak czekam jeszcze przez kilka dni. Kilka materiałów na ten temat jeszcze opublikuję, po to, żeby dać Wam pełen insight na ten temat, czy to jest opłacalne, czy to nie jest nieopłacalne? W moim przypadku oczywiście, bo to nie znaczy, że na przykład w waszym też musi być tak samo opłacalne jak w moim. I na samym końcu zrobię jakieś takie podsumowanie, żebyście też mieli ode mnie taki insight, co ja na ten temat sądzę. Myślę, że za parę dni. Takie, takie podsumowanie na ten temat tutaj na tym kanale zrobię, również właśnie na temat tej platformy. Na ten moment, jeżeli chcecie z tej platformy korzystać, oczywiście jest taka możliwość. Link jest w, opi w opisie, też jest jakiś tam dodatkowy ciekawy bonus. Niemniej jednak, dopóki ja tego nie przetestuję, nie wydam wam ostatecznej rekomendacji, co na ten temat uważam. Na ten moment wyniki są takie, jakie są. Czekamy jeszcze przez kilka dni. Będziemy obserwować, co się dzieje. A teraz przechodzimy do sandboxa. Zobaczcie. Sandbox uruchomi swoją mansion, czyli swoją posiadłość. W, przepraszam, Playboy uruchomi swoją posiadłość w sandboxie. Bardzo ciekawa sprawa, bardzo dobra sprawa dla sandboxu również. Przypomnijmy, że tego typu wydarzenia dla różnych kryptowalut powodują zazwyczaj wzrosty tych projektów. Jeżeli tutaj Playboy będzie współpracował, a Playboy ma duże zasięgi, będzie współpracował z Sandboxem, może tutaj. Mogą powstać lokalne wzrosty, lokalny hype. Na ten moment powstał wzrost rzędu 2,6% od wyniknięcia, od wypłynięcia tej informacji. Czekamy dalej. Jest całkiem prawdopodobne, że tutaj ten sandbox może urosnąć jeszcze więcej. Zwróćcie uwagę, że moment, gdy Eminem i Snoop Dogg wypuścili właśnie informację o. Nie, przepraszam, przepraszam, to nie był Eminem i Snow, tutaj pomyliłem z Board API. Natomiast zwróćcie uwagę, że generalnie tego typu informacje, właśnie na sandbox, na Mana, na tego typu projekty, one dobrze działają. W związku z tym, teoretycznie jest tutaj możliwość do wzrostów. Niemniej jednak, to będzie pamiętajcie, zależało od Bitcoina, bo jeżeli teraz Bitcoin spadnie przykładowo poniżej tych 19 tysięcy jeszcze. No, to na pewno sandbox sobie dobrze nie będzie radzić. Jeżeli natomiast Bitcoin się będzie utrzymywać powyżej tych 19 tysięcy, powyżej 19,5 tysiąca, lub powyżej 20 tysięcy, no to wtedy sandbox dodatkowo na tym hypie poprzez Playboy, poprzez to, że na pewno tutaj ta informacja jakoś przecieknie do wielu, wielu różnych mediów, to w związku z tym ten sandbox może również tutaj te kilka. Kilkanaście procent, jeszcze prawdopodobnie urosnąć. Oczywiście pamiętajcie, to nie są porady inwestycyjne, sami tutaj podejmujecie decyzję. Jestem też ciekawy, jak będzie. OK, przechodzimy dalej do analizy danych on -chain. Teraz szybka analiza danych on -chain. dokładna analiza będzie oczywiście na grupie i na kryptoraporcie. Zobaczcie, mieliśmy wybicie, mieliśmy wybicie yy, zakupów na Binance, czyli tak zwane FOMO, ale od tamtego czasu nie było jeszcze y, takiego znaku, takiego bardzo wyraźnego znaku, który sugerowałby zmożone zakupy na Coinbase. Czekamy na taki znak, jeżeli taki znak by nastąpił, to by ten wskaźnik właśnie CBR musiał wybić te niższe poziomy, albo ten wskaźnik CPI musiałby wybić te niższe poziomy, tak jak na przykład było to Wielokrotnie, czy chociażby i w tym momencie, chociaż zwróćcie uwagę, tutaj ta cena jeszcze spadała, ale od tego też są pozostałe wskaźniki, czy chociażby w tym momencie, tak jak tutaj te zakupy na Coinbase były w idealnym dołku bitcoina, a teraz patrzymy na długoterminowych hodlerów, też mówiłem o tym wcześniej. Długoterminowi hodlerzy sprzedawali na szczycie lokalnym na poziomie 22 tysięcy dolarów tuż przed zjazdami na poziomie 21,5 tysiąca dolarów, na ten moment nie sprzedają. Są tutaj niewielkie, ale to bardzo, bardzo niewielkie wyprzedaże. W związku z tym przejdźmy do interwału jednogodzinnego, do interwału dwugodzinnego, do interwału czterogodzinnego, sprawdzając, czy na tych interwałach nie ma jakichś znaczących wyprzedaży, ale widzimy, że nie ma. OK. Zatem przechodzimy teraz do wykresów Bitcoin Stablecoin Reserve Ratio, czyli stosunek bitcoinów do stablecoinów na Spocie i widzimy taką ciekawą rzecz, że te poziomy, na których się znajdowaliśmy wcześniej. Tutaj było określone bardzo niskie ryzyko zakupowe, i oto rzeczywiście niskie ryzyko zakupowe mogło być z tego względu, że tych bitcoinów na giełdzie było mało, stablecoinów było dużo, cena była no, taka nie, nie za bardzo przechajpowana. W związku z tym tutaj kupować, ale zwróćcie uwagę, zaraz ten wskaźnik wybił te wyższe poziomy, tak? czyli na sprzedaż. W związku z tym pokazał duże ryzyko tuż przed zjazdem ceny. Następnie oczywiście cena zjeżdża. No i tutaj są te momenty, właśnie w których powinniśmy zawsze się zastanowić, czy kupować od razu na tym zjeździe, pokazaniu niższego ryzyka, czy dopiero pod koniec. Problem jest taki, że nigdy nie wiemy, gdzie, kiedy ten koniec jest. To, jest. to jest tutaj zawsze problem. Niemniej jednak zawsze wydaje się dobrze troszkę poczekać, zastanowić się, zobaczyć szerszy trend, czyli nie tylko interwał jednogodzinowy, ale też interwał dwugodzinny. Też interwał czterogodzinny i po prostu na różnych interwałach sobie posprawdzać te, ten stopień ryzyka, czy ten stopień ryzyka jest wysoki czy niski. Chociażby na interwale jednodniowym zwróćcie uwagę, że ten stopień ryzyka jest nadal stosunkowo wysoki. W związku z tym teoretycznie wydawałoby się, że ta cena mogłaby być w ciągu kilku dni jeszcze trochę niższa. Niemniej jednak zobaczymy jak to będzie właśnie jutro, pojutrze, kiedy ten wskaźnik tutaj na tym poziomie być może się gdzieś tutaj za domowi unormuje. Oczywiście będziemy to obserwować, dajcie też znać jak wyczytacie te wskaźniki, ponieważ tych wskaźników na Maximusie jest naprawdę dużo. I dodajemy cały czas coraz to nowe wskaźniki, więc każdy je czyta na pewno indywidualnie. A dzisiaj wieczorem o godzinie 18 wbijajcie koniecznie na Telegram, ponieważ będzie link do Zuma, na którym będziemy rozmawiać z twórcami Clean Carbon i będziemy ich wypytywać. Wy będziecie ich wypytywać o wszystko, co chcecie, po to, żeby zrozumieć, jak działa ich tokenomia, jak działa ich projekt, no i po to, żeby po prostu mieć większą wiedzę na temat rynku kryptowalut. Link będzie na naszym Telegramie, także to by było na tyle na dzień dzisiejszy. Dzięki wielkie. Mam nadzieję, że te materiały są dla Was pomocne. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami. Cześć. Aha, i jeszcze jedna sprawa. Zwróćcie uwagę. Uwolnienie Bitcoinów z Mandgox. Czekamy cały czas, i tutaj może ten rynek tak sobie powoli, powoli opadać. Czekamy, co się będzie działo. Oczywiście też jestem ciekawy Waszych opinii i strategii na ten temat. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.